Siemaneczko wszystkim, z tej strony Sru i oto nadszedł długo oczekiwany przez moich wiernych widzów ze strony polskiej pierwszy filmik o Castle Clashu po polsku. Dokładnie, Castle Clash gra na urządzenia mobilne, ja akurat gram na komputerze, żeby móc to nagrywać. Używam do tego Frapsa i BlueStacksa, żeby po prostu odtworzyć Androida na swoim komputerze. Żeby nagrywać na telefonie trzeba mieć roota i tam wiąże się z tym wiele problemów, nie chcę stracić gwarancji na swoim telefonie. Więc mniej więcej tak to wyszło. Castle Clash. Na polskim ciężko jest to jakoś przetłumaczyć, nie wiem, zderzenie, bitwa zamków, natarcie. Dziwnie to brzmi strasznie, więc lepiej tego nie tłumaczyć. Ten kto mnie oglądał wcześniej, ten już mniej więcej wie jak wyglądają moi bohaterowie. Niedawno zdobyłem Spirit Mage'a. No, trochę to kosztuje 300 dolców, jak na polskie standardy, to jest dosyć sporo. W przeliczeniu tak nieco mi chodzi 900 zł, prawie 1000. O, coś tutaj się dzieje. A, to na szczęście nie problem z grą. Więc... prowadzę od paru miesięcy, dokładnie od stycznia, kanał na YouTube i nagrywam głównie po angielsku. Angielski jakoś tak perfekcyjnie nie znam, ale potrafię tak mówić, że ludzie mnie po prostu zrozumieli. No i ludzie to oglądają, więc to jest najważniejsze. I od początku już dostawałem strasznie wiele próśb, żeby zrobić filmik, seria filmików po polsku, bo po prostu nic takiego nie ma. Na przykład nasi sąsiedzi, w Niemczech jest dosyć sporo youtuberów nagrywających po niemiecku i są oni dosyć popularni. Ja bardzo długo zwlekałem właśnie, żeby zrobić ten filmik, ponieważ obawiałem się tego, że to będzie nie osiągnie sukcesu, będzie mało osób to oglądało. Ale jednak po tym jak już tyle osób mnie po prostu prosiło, to stwierdziłem, kurczę, zrobię, spróbuję. Może ten osiągnie sukces, albo przynajmniej będzie paru zadowolonych widzów, co jest w sumie najważniejsze dla mnie. Jeżeli ktoś to będzie oglądał, to po prostu to będzie dla mnie motywacja, że to dalej robić i kontynuować. Teraz na arenie, używając swoją podstawową taktykę, jeżeli znam linię obrony przeciwników, dwóch bohaterów, którzy walą stuna, czyli Champion i Thunder God, z dosyć sporym revitalizem. Jak teraz widzicie, bez żadnych problemów we trzech przebiliście przez obronę sześciu bohaterów i to jeszcze dwa tytuły wyższych ode mnie z no, dosyć sporymi levelami, niewiele mniejszymi od moich, nawet niektóre ten wyższe, bo Succubusa czy tam Succubusa i Ninja zostawiłem na niższych levelach. Tak to jest jakoś, mam teraz sporo ten honor badge'y. Honoru, no właśnie teraz mam problem taki. Nagrywam po polsku i co tłumaczyć na polski, co nie. Niektóre rzeczy mogą brzmieć trochę głupio, inne tak nawet spoko. Wielu z was jak do mnie pisze, rozmawia ze mną, to na przykład mówi zamiast Thunder God Zeus albo Bóg Piorunów. W sumie mnie to trochę śmiesza, ale szczerze powiedziawszy to nie brzmi aż tak źle. W końcu wszystko można tłumaczyć to na innych językach, to oni używają w swoich językach tych nazw, a nie po angielsku. Różnie to bywa, ludzie to mogą różnie przyjąć, jednym się to może podobać, innym nie. To już nawet wyjdę, bo nie ma co liczyć na wygraną. Właśnie to jest ten problem, po tym update'cie mam dosyć sporo problemów na arenie, bo muszę znać innego przeciwnika, żeby móc wygrać. Właśnie są te bonusy, procenty, dodatkowe życie, damage i to wszystko po prostu utrudnia mi. Mimo to, że mam dobrych bohaterów, mam wysokie levele, to wciąż przegrywam z niskimi levelami tylko dlatego, bo mają lepszy tytuł, więcej majta, tych punktów, czy jakby to tam nazwać, i to daje im dosyć sporą przewagę. I to mi się strasznie podoba, chociaż to właśnie ma na celu zmusić większość graczy do tego, żeby zwiększali swoje punkty i rozwijali się w grze, bo wcześniej wielkim problemem było to, że wiele osób po prostu miało
mało punktów, niski might, dzięki czemu mogli swoimi bohaterami wszystko rozwalać w drobny pył, bez żadnych problemów rejdować, najeżdżać każdą bazę bez używania magii, czyli to była łatwa taka droga do levelowania swoich bohaterów. I to dawało im strasznie dużo korzyści. O wiele więcej niż tacy gracze, którzy mieli wysoki might. Oni mają dużo problemów z rejdowaniem, z najeżdżaniem i ze zdobywaniem złota. To jest akurat największy problem dla graczy, którzy mają dużo punktów. Na przykład dla mnie to jest teoretycznie niemożliwe zdobyć jakiekolwiek złoto w rejdach. Akurat teraz mam trochę złota z Hero Monsters, z fal. Z tych. Ciężko to przetłumaczyć na polski, z obrony przed bohaterami. No tak, zdobywa się po ponad 300 tysięcy na G. Hałdą się raz przejść na farcie. Ale to był taki totalny fart, że po prostu wszyscy bohaterowie już nie żyli. Została ostatnia wieżyczka. Miała prawie zero życia. I do tego jeszcze było kilka smoków. Te smoki już tak atakowały tą wieżyczkę, życie już schodziło totalnie do zera. Ale jednak ten wieżyczka udało się jej zabić ostatniego smoka. To było takie, nie kurczę, już wyłączę, nie ma sensu czekać się patrzeć na tą porażkę kolejną. A to nagle takie zdziwienie, wow, udało mi się z H. Raz spróbowałem i nawet, i było tak blisko zwycięstwa, ale jedna rzecz, która rozwaliła wszystko w drobny pył. Tego się nie spodziewałem. Już przechodziłem pierwszą falę bez żadnych problemów. Wszyscy bohaterowie żyli. Tamtych już prawie nie było ani jednostek, ani bohaterów. Biegnie ninja, wchodzi do środka bazy. Moi bohaterowie go zabijają. I co się okazuje, ten ninja był z talentem self-destruct. Jak zgaduję, jego talent samozniszczenie miał 5 na 5. I to jeszcze na tak wysokim levelu, to mi po prostu rozniósł wszystko w drobny pył. Okej, na arenie teraz już trochę porobiłem, zaraz będzie boss fight razem z moją gildią ACDC. W tej gildii jest dosyć sporo Polaków. Nie, tak bym powiedział nawet, że może z kilkunastu. Są jeszcze inne polskie gildie dosyć znane, chociaż totalnie nie mam z nimi kontaktu, nie wiem czy oni po prostu nie mają czasu, żeby rozmawiać z takimi osobami jak ja, oglądać jakieś filmy na YouTube, czy po prostu nie wiedzą o mnie. Spróbuję może do nich zagadać. Jeszcze jest Polish Swords, o ile się nie mylę. A, dokładnie. W sumie dodam ich do przyjaciół, może spróbuję ten zagadać do nich. Zaczną mnie może oglądać, może nie słyszeli po prostu o mnie, a ja mam nadzieję, że seria nagrywana po polsku otrzyma jakieś wsparcie. Ludzie zaczną to oglądać. Przyjmą to dosyć energicznie. Teraz zbieram sherdy. Mam już prawie 4000. Zbieram je dokładnie na Cupida. Cupida, którego nie mam. A jak go zdobędę, jeżeli go zdobędę, wciąż mam nadzieję, że mi się uda. Uda. Tak po prostu wiem, że to jest tak małe prawdopodobieństwo, że mi się uda go zdobyć, ale jeżeli już mi się go uda zdobyć, to po prostu będę miał sherdy, żeby wsadzić go na 7-9 i móc rozwalić bossa trójeczkę w drobny pył. Walczyć 3 minuty z tym bossem to jednak jest coś. Tutaj gdzieś jeszcze miałem bazę. Wcześniej stworzyłem bazę o nazwie 40 do 1, 40 to 1. Nazwa się wzięła z piosenki Sabatonu. Oczywiście o Polakach walczących w bitwie pod Wizną, którzy po prostu przy tak wielkiej, druzgocącej przewadze Niemców bronili się dosyć długo, jeszcze rozwalili im po prostu tak zadali im duże straty, że Niemcy się ledwo pozbierali potem. Teraz używam Deathboxa na Town Hall na ratuszu poziomie 17. Staram się zdobyć 6. bazę bohaterów. Chociaż to będzie iść bardzo powoli, ponieważ moje fabryki many, oj, to naprawdę na tak niskim poziomie są. Many to mam zawsze pod dostatkiem. To jest po prostu tak mało używany surowiec w tej grze, że on jest prawie bezużyteczny.
Ale no niestety będę musiał to levelować teraz, może nawet trochę użyję gemów. Jeszcze... O kurde, już tam jest czas na bossa, tak szczerze powiedziawszy, ale jeszcze zrobię... Fuck. Ktoś nie żyje? A nie. Żyją wszyscy, tylko muszę wstawić jakiegoś bohatera. I Mortepa mam już na 120 levelu. Więc na razie będę próbował robić falę Kill Monster z HBM, o lepiej będzie mówić HBM. Bez Immortopa, tylko z 4 bohaterami, żeby po prostu nie marnować expa. Wydaje się to dosyć możliwe, nawet można to teoretycznie z 3 bohaterami tylko robić. Czyli dokładnie Thunder God, Bóg Piorunów, Zeus, czy jak tam chcecie go nazywać, jest jeden z ważniejszych, Pumpkin Duke oczywiście. No i Druid, bo trzeba jednak ten leczyć bohaterów. Między falami mamy tam chyba na trzeciej fali ninja z self-destructem, samozniszczeniem, który po prostu może łatwo zabić swoich bohaterów. Okej. Okay. Ustawię sobie teraz bohaterów potrzebnych do walki z bossem. Do walki z bossem mogę używać tych Elite Heroes i Ordinary, którzy mają po prostu dobre talenty, ale jak to się przelicza na ilość zadawanych obrażeń, tak zwany DPS, to jednak to wychodzi bardzo słabo. Okej, okay, jest Geabexi. Gość, który ten po prostu rozwala bossa w drobny pył. Jeszcze do tego dochodzi Bricko. Obaj mogą... O kurde, Spirit Mag. Potrzebuję druida. Obaj mogą rozwalać bossa bez żadnych problemów. Lol. Właśnie robiłem Heavy Monsters bez... Fuck, co ja robię? Totalnie teraz się zaplątałem, potrzebuję czempiona. Żeby mieć sekundowy stun, akurat mam dobre talenty z Revitalizem. Champion ma 4-5, Thunder God 5-5, więc wychodzi to 5 sekund walki, potem Succubus obniża atak bossa i dzięki temu mój na dosyć wysokim levelu druid może przeżyć umiejętność bossa, która zdaje naprawdę sporo damage'a, ale jednak stuna nie przejdzie już, bo nie wiem, czy to jest 1-sekundowy stun czy 2, ale jak boss jeszcze raz uderzy, to już po prostu mój druid umiera. Nie ma szans, że przeszło. W moich innych filmikach używam jeszcze bohaterów ze slowdownem, którzy dosyć bardzo spowalniali bossa. Dzięki temu mogli jeszcze ten... Moi bohaterowie mogli jeszcze raz uderzyć. I jeszcze raz go zestuniować, że... Potem mamy Pumpkin Duke'a, który przyspiesza wszystkich i to tak napędza się ta maszynka. Jeżeli macie duże szczęście i bohaterów z Heavy Blowem, czyli talentem, który wali też stuny z szansą 10%, to możecie po prostu liczyć na szczęście, że będziecie walczyć dłużej. Ale jak to bywa, Elity i Ordinary Heroes, czyli nazwijmy ich zieloni i niebiescy bohaterowie, mają o wiele mniej życia, o wiele mniej ataku. Szkoda honoru, żeby ich levelować. Więc dosyć opłacalną rzeczą jest zostawić ich na pierwszym levelu, jeżeli mają dobry talent. Dzięki temu nie będziecie musieli używać gemów, żeby ich odnowić, ożywić po tym, jak wam umrą. Bo to chyba zajmie natychmiast tam 5 sekund, może coś w tym stylu. Ale z drugiej strony to się przekłada na DPS, czyli ilość zadawanych damage'a na sekundę jest o wiele niższa niż będziecie używać bohaterów na wysokich levelach, czy tam. No, dokładnie. Czyli dla mnie to bardziej się opłaca teraz walczyć tak po 10 sekund niż na przykład pół minuty, czy tam minutę z... niż minutę na przykład z Ice Demonem, którego umiejętność zmniejsza prędkość bossa i do tego jeszcze miałem na nim 2-5 chyba, albo 3-5 slowdown, co dodatkowo jeszcze bardziej obniża jego prędkość. Niestety takie coś dawało mi
może z 2 miliony po minucie. Jak ja mogę właśnie na przykład po takim czymś, zaraz zobaczycie, osiągnąć o wiele więcej damage'a. Wow, 30 sekund to jest chyba mój najlepszy wynik jak dotychczas. Prawie 1,5 miliona. A teraz miałem dużo szczęścia, bo Heavy Blow parę razy zadziałał. I tak właśnie o tym mówię. Po 3 sekundach mam 1,5 miliona, to o wiele jest więcej damage'a niż tak po prostu z Ice Demonem walcząc jeszcze. Sami tracąc gemy na revivy, odnawianie ich, bo na przykład Szamana z 1.5 slowdown, tego używam jako tanka, bo to jest bohater, który atakuje na zasięg, czyli to jest najważniejsze przy tych lepszych bossach, na przykład bossie 2 albo 3, żeby on się nie zbliżył do swoich bohaterów. Jeżeli go stunujesz, to będzie powoli podchodził na początku, aż w końcu uzyskasz permastuna albo będziesz miał czas, żeby zadać jakieś obrażenia. Bo tak to on walnie ci raz, jak jesteś słaby, to rozwalić wszystko w drobny pył na jednego hita o jedno uderzenie. A w najlepszym wypadku to twoi bohaterowie padną, jak użyjesz specjalnej umiejętności. Jak widzicie, moi, szczególnie tank, to już prawie na hita padł. Tutaj jakbym nie używał Sukubusa, po prostu po użyciu specjalnej umiejętności Sukubusa, mój druid jest w stanie przeżyć. Gdybym nie miał Sukubusa i gdyby on nie użył swojej umiejętności przed pierwszym uderzeniem bossa, to by mój druid po prostu nie miał szans na przeżycie. Nawet nie wiem, czy na tak wysokim levelu paladyn by zdołał przeżyć. Wielu ludzi oczywiście lubi używać Atlanticora, czy tam Skorpiona, jak to mówią Polacy. Twierdzą, że jest o wiele lepszym tankiem. Oczywiście z niskim skillem jest gorszy od paladyna. Jednak on ma takie coś, że im wyższy skill, tym zwiększa się jego czas działania, jego umiejętności. Więc może on być nawet dłuższy od działania, od umiejętności paladyna, jednak to jest jeden myk. On ma cooldown, czyli czas, jaki po użyciu umiejętności musi odczekać, żeby jeszcze raz go użyć. A paladyn może bez przerwy używać swoją umiejętność. I druga rzecz, żeby Atlanticor czy tam Skorpion był przydatny, musicie mieć na nim 5-5 albo przynajmniej 4-5 Revitalize. Tak, to jest bardzo ważne. A żeby takie coś mieć, to trzeba być naprawdę albo farciarzem, albo wydawać na to dużo kasy. A jak się już będzie miał to Revitalize, to jednak można trochę zainwestować honoru i czasu, żeby levelować go. Bo się dosyć przydaje we wszystkim. W HBM-ach się przydaje sporo, chociaż nie jest dobrym DPS bohaterem, który zdaje dużo szybko, szybko zabija innych. Tylko po prostu jak coś się rozwali, to jak on przyjmie na siebie damage, obrażenia, to może wszystko po kolei zabijać. Szczególnie na arenie też jest przydatny. I jedna bardzo wkurzająca rzecz. Możliwe, że jest to błąd i zostanie naprawione wkrótce. Skorpion, jeżeli użyje swoją umiejętność, a ty na swoich bohaterów użyjesz Guardian Angel, czyli że są nieśmiertelni i będą atakować Skorpiona z aktywną tarczą, to i tak będą dostawać obrażenia i mogą sami siebie zabić. Chociaż nie powinni, bo mają tą właśnie Guardian Angel użyte, tą nieśmiertelność. I ostatecznie to już nie wiadomo, czy to jest błąd, czy nie. Może wiesz, to naprawią. Chociaż kto ich tam wie. A IGG nie lubi ten, jak ktoś zgłasza jakieś bugi, błędy czy coś. Tam zawsze mówią, że to celowo jest tak zrobione, czy a później po ewentualnie paru miesiącach się okazuje, a to był jednak błąd. Na przykład ostatnio naprawili, że Paladyn nie ma już cooldowna, bo normalnie on nie powinien mieć. A zawsze było tak, że ja mam kradę z Berserkiem, czyli rzadko i o wiele szybciej. Zawsze było tak, że on musiał odczekać tam z pełnym paskiem energii i musiał walić o wiele dłużej, żeby móc jeszcze raz użyć swoją umiejętność. A teraz, jak już nie ma cooldowna, to jest świetny bohater, szczególnie na bossa. Chociaż już go nie używam, jest dla mnie trochę bezużyteczny. No ale cóż, naprawię jeszcze szybkość atakowania Grizzly Reapera, bo to on ma chyba 750 czy coś takiego, więc jest dosyć szybko. A atakował może z prędkością 950, nie wiem. Ale to była bardzo wolna prędkość. Ja akurat nie mam Grizzly Reapera, chociaż tam na swoim Smurfie, Smurf akoncie,
Na swoim smurfie. Dobra, nazwijmy smurfem. Mam Grizzly Reapera. I to jest bardzo dobry bohater, chociaż szczerze powiedziawszy, to jest tańsza wersja Spirit Maga. A, jak widzicie, boss już dobiega końca. Chyba to nam zajmie mniej niż 10 minut, bo Ibrico, czyli koleś z Węgier, Polak i Węgier, dwaj bracia, jest i akurat Gabexi. Na przemian raz jeden jest lepszy od drugiego, zależy od dnia. Jeden się raz udaje 3 minuty walczyć, potem następny dzień mają pecha. Zobaczymy na statystyki. Dzisiaj Brico prawdopodobnie jest lepszy, no chyba że teraz Gabexi skończy walczyć i dostanie. Jeszcze jeden taki błąd. Jak walczycie bossa 3 minuty i ktoś wam go zabije, zanim wy skończycie te 3 minuty, to wtedy wasze obrażenia nie naliczą się. One się nie naliczają tak cały czas, tylko one dopiero podsumowują się po tym, jak już naciśniecie end battle i dopiero wtedy już jest koniec. W bardzo dobrych gildiach, które dosyć szybko zabijają bossa, na przykład jak my mogliśmy zabić bossa 2 w mniej niż 2 minuty, to w takich gildiach, jak ktoś walczy 3 minuty, a boss zostaje zabity w ciągu 2 minut, to oni dostają totalnie nic, zero. Nawet tak bywa, że po prostu nie jest uznawane to, że biorą udział w tej walce. Zdarzyło mi się to parę razy, osobiście walczyliśmy z bossem 2. No cóż, można na to poradzić. Może to też w przyszłości naprawią, może nie. I to jakby jest, że właśnie trzeba już po półtorej minuty, dwóch minutach szybko wychodzić. I zawsze się znajdzie jakiś pechowy gracz, który nie zdąży wyjść, zakończyć walki, zanim boss zostanie zabity, bo to nie widzisz na żywo, jak mu życie złazi. To jeszcze powinno być tak, że skoro to jest walka gildii, wszyscy walczą na żywo, powinieneś widzieć, jak życie bossa schodzi w dół, jak inni także zadają mu obrażenia. To wszystko powinno się odbywać na żywo, a nie, że tylko widzisz, jak ty zadajesz obrażenia i totalnie nie wiesz, co robić. To jak ty mógłbyś analizować sytuację, zakończyć w odpowiednim momencie, a najlepiej tak by się po prostu naliczały obrażenia na żywo. To by było w ogóle najlepsze rozwiązanie. Jak kończę teraz bossa, to pokażę wam na szybko dwa HBM-y z czterema bohaterami. Jeszcze tego nie próbowałem, więc szczerze powiedziawszy, nie zdziwcie się, jak przegram, czy coś w tym stylu. Chociaż nie, wydaje mi się, że mam duże szanse z tak wysokimi bohaterami. Z Devoxem, nie wiem do końca, jak to jest. No ale cóż, diamenty mi się trochę znudziły. Są fajne i ogólnie, ale mam teraz Spirit Maga i jeden z latających bohaterów. Latający bohaterowie są bardzo dobrzy i dają naprawdę wiele, wiele rzeczy. Ponieważ nie muszą podejść do przeciwnika, żeby go uderzyć, nie muszą go gonić. No właśnie, większość latających bohaterów, chyba jak nie wszyscy, atakują jeszcze na odległość. To jest już w ogóle coś genialnego, nie muszą podchodzić, po prostu sobie podfruwają, walą cały czas. Tamten przeciwnik sobie biegnie, oni i tak atakują, nie muszą go gonić. I tak dalej, i tak dalej. A może znowu się poszczęści, może jest. Poszczęściło się, trochę dłuższa walka. Nie zdarza się, że ten często, ale jak już jest to taki milion, półtorej miliona, to jest coś miłego. Okej, wydaje się, że już mogę zakończyć, oni tam sobie poradzą z tym bossem. Gabexi ma problem z routerem i internetem. Ostatnio coś tam ten się psuje w trakcie boss fighta. Wiem, że to jest problem, bo dosyć często w Castle Clash są problemy tego typu. Okej, może użyję jeszcze pułapek tak na szybko. Raz, dwa, trzy, cztery i tu. Raz, dwa, trzy, cztery. I czwartej nie ma. To jest tak zawsze zbugowane. Dobra, tutaj tego bohatera walimy. I zamiast czempiona damy Spirit Maga. I Mortep akurat osiągnął 120 level, na razie nie zamierzam na niego używać więcej honoru. Wydaje mi się, że 120 to jest jakiego optymalna wartość. Na razie, ciągle mówię na razie. Postaram się właśnie teraz zaoszczędzić trochę honoru. Albo do
upgrade'u moich, ulepszenia moich bohaterów na powyżej 160 levele, chociaż to jeszcze dużo, dużo czasu do tego, ale i na to jest 200 tysięcy za jednego bohatera. Jak mi teraz trzech bohaterów idzie do 9 gwiazdek, to będę potrzebował 600 tysięcy. Tak sądzę, że powoli trzeba zacząć oszczędzać i ewentualnie na Cupido, ile będę miał szczęście go zdobyć. A, no, więc to jest pierwsze odpalenie GS z 4 bohaterami. 5 wieżyczek bez garnizonu. Jedna wieżyczka jest na 10 levelu, tak mi się akurat zachciało ją na maksymalny level ulepszyć. Chociaż powinienem wszystko równomiernie ulepszać, jak sobie wiedziałem, kurde, chcę mieć jeden budynek ulepszony na maksa, no i zrobiłem tak. Dwie wieżyczki mam na 8 levelach i dwie na 7. Na 7, więc muszę jeszcze trochę nad nimi popracować, jest sporo. Gold Vaulty są na 16 levelach. Ostatnio skończyłem właśnie je ulepszać. Jak mówiłem, chcę mieć 6 bazę. I fuck. To jest sytuacja, którą nie lubię. Oni utknęli przy budynkach tej jednostki kupię. A specjalnie bazę zrobiłem tak, że są budynki dookoła, że po prostu oni wszyscy przy pierwszej fali już rozwalali wszystkie budynki. No ale jak widać, teraz mam Spirit Maga. On ma taką umiejętność, po prostu rozwala jakieś cele na mapie losowe, randomowe. No i teraz tak się dosyć rzadko, ale zdarza się, że po prostu zabije jednostki atakujące budynki. Jak do tego jeszcze Bóg Piorunów, Zeus. Zeus to jest fajna nazwa w sumie. Jak jeszcze Zeus walnie w nich, to już w ogóle totalny brak szczęścia. Dobra, teraz miejmy nadzieję, że pierwsza fala na spokojnie przejdzie bez takich problemów. Okej, okay, tutaj ci już we trzech idą sobie tam, ale tutaj mamy paladyna. Na szczęście mamy paladyna. Znowu będę musiał trochę te budynki poprzestawić, bo zawsze na tych obozach wojskowych one są w dosyć sporych odległościach, więc jak już jeden rozwalą, to potem idą do środka bazy. Na szczęście teraz mamy właśnie paladyna, tak się tam poszczęściło. No, ale będę musiał właśnie coś pozmieniać, żeby to jakoś znowu sprawnie działało. Bo jednak ta umiejętność Spirit Maga to... Tak jak już wcześniej słyszałem o tym problemie, chociaż nie miałem okazji go przeżyć. Potrafi trochę nam zepsuć HBM-a. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę tak przy okazji używania BlueStacksa, jeżeli ktokolwiek z was go używa, wiele osób ma problem z lagami, można zajrzeć do mojego poradnika. Czy prawda w języku angielskim, ale raczej zrozumiecie, bo to tam mam wszystko nagrane po kolei, co jak robię. Można zwiększyć ilość RAM-u, jeżeli wam laguje, chociaż nie oczekujcie jakichś tam super wielkich rezultatów. Będzie po prostu mniej wam lagowało, ale jak to bywa, nie będzie jakoś super płynnie chodziło, chociaż ostatnio chodzi mi o wiele płynniej niż zwykle. No i pierwsza fala szczęśliwie, na szczęście, bez żadnych problemów. 10 tysięcy expa. Przez 4 fale będę dostawał expa i na ostatniej fali dostanę 300 tysięcy many. Rzecz po prostu, której nienawidzę. O ile dojdziemy do ostatniej fali i uda mi się przejść. Chociaż nie widzę żadnych przeciwwskazań z takimi bohaterami i levelami. Kolejna fala, też nie ma żadnych problemów, zero budynków rozwalonych. Bohaterowie sobie tylko napełnili energii oprócz druida. To jest bardzo dobre mieć na początku fali dosyć sporo energii. Teraz tylko popatrzycie się, Zeus używa umiejętności, Spirit Mag używa umiejętności, są jeszcze przyspieszeni przez Pumpkina. Nazwijmy Pumpkina dniogłowego bohatera. Nie, to trochę za długie. Niech po prostu będzie ten dynią. Pumpkin Duke. Koleś dynia. O, to jest fajne. Koleś dynia. I nasz oto koleś dynia znowu ma sporo energii. Teraz przyspieszy nam wszystkich.
I ta fala też nie będzie problemem. To już jest czwarta, przedostatnia. Teraz tylko miejmy nadzieję, że na ostatnią falę będzie z porządku wszystko. Ale wydaje mi się, że akurat tutaj będzie, bo Zeus ma pełną energię. Jak na początku tak walnie z pioruna, to większość pozabija. I dawać, dawać, wszyscy wierzę w was. What the fuck? Coś się nie udało. Dobra, już więcej było problemem. Dosyć częstym problemem w HBM-ach jest to, że to jest relic hole. Głównie powinno się używać w takich designach i bazach budynki jak wieże, jak skarbce na złoto i many. Ale jeżeli używamy innych budynków od hero base'ów, skarbców i wież, to kiedy przeciwnicy biegną, zostaną zaatakowani przez naszych bohaterów, to oni będą oddawać. Oni zaczną naszych bohaterów atakować, jeżeli nawet budynek nie zostanie zniszczony. A przy tych normalnych budynkach, których właśnie wymieniłem, przepraszam, to będzie tak po prostu, że oni, ich nie będzie obchodziło, że nasi bohaterów ich atakują, oni po prostu będą biec i dopóki budynek nie zostanie zniszczony, to nie zmienią swojego celu. Więc będę planował tego relic hole'a zamienić na coś innego, nie wiem, może na fabrykę złota, kopalnię złota, czy skarbiec gold vault, mana vault, jak to nazwać, skarbiec many. Że po prostu takie problemy się nie zdarzały. No dobra, tym razem się nie udało. Nieszczęśliwie, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy dotrwali do końca. Jestem bardzo wdzięczny, że oglądacie te filmy do końca, bo to zawsze pozycjonuje moje filmiki wyżej w rankingach. Daje mi dosyć sporo pomocy w rozwijaniu kanału. Więc do wszystkich, którzy obejrzeli ten filmik, podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi, z Polski oczywiście. Wyślijcie im linki, powiedzcie im o mnie, że zacząłem taką serię, bo jeżeli naprawdę coś ludzie będą oglądać tą serię, to będę ją kontynuował, bo inaczej to nie ma sensu. Więc dzięki wszystkim, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję, tak.